Czwarte zielone borki przyciągnęły 250 biegaczy i chodziarzy Nordic Walking. Trasa wyznaczona w okolicach stawu Borki i Morawa nie należy do najłatwiejszych, ale bieg cieszy się dużą popularnością. Biegamy w nowo powstałej, a właściwie nowo powstającej Dolinie Pięciu Stawów, która tutaj powstanie w Katowicach-Szczepienicach. Trasa jest pomieszana, bo mamy trochę kostki brukowej, trochę szutru, trochę piasku, co dosyć jest utrudnieniem dla biegaczy. Dużo lasu, no i przede wszystkim woda i staw Borki. Mamy kilka podbiegów. Nawet przed metą jest taki dosyć stromy podbieg. Da popalić biegaczom. No, najbardziej wymagający jest ten podbieg i piasek, po którym biegacze biegną. Jest to bieg dla mieszkańców Katowic i okolicznych miast, aby tutaj pokazać piękne, zielone tereny Doliny Pięciu Stawów. Popularność tego biegu zbierze się z tych pięknych terenów, po których biegają biegacze. No, to jest krosowa trasa, która jest uwielbiana przez uczestników naszych biegów i chętnie to z tego powodu przyjeżdżają. Ciężko w końcówce. A tak to fajna trasa, podoba mi się, taka rozmaicona. Pierwszy start od września w zasadzie tamtego roku, tak chyba poważnie. No, czas był poniżej 20, założony. No, wyszło 20 i 14 sekund. Trochę ten kilometr po piasku i ten ostatni podbieg nas zdobił, ale w porządku, jestem zadowolony, widzę trzecie miejsce, także jest okej. Okay. Wśród pani na 5 kilometrów najlepsza okazała się anonimowa zawodniczka z Ukrainy. Wrażenie duże. Emocyjnie. Pierwsze wrażenia są bardzo emocjonalne. Nie byłam przygotowana. Miałam zwykłe buty sportowe. Było ciężko biec po błocie i piasku. Piesok to przez błoto. Dziękuję. Tu our country, Ukraine, and to stop war in Ukraine. Trasa fajna, zróżnicowana. Trochę podwórka, trochę z górki. Można się zmęczyć, zwłaszcza na tym podbiegu ostatnim, ale super. Kolejny bieg organizowany przez Stowarzyszenie w Kręgu Natury to ósmy bieg imienia Janusza Sidły, który odbędzie się 19 czerwca w Szopienicach.